Jessica Ray, która jest młodą projektantką mody i autorką książki Godna ekspozycja, stworzyła całą serię strojów kąpielowych z misją promowania skromności, którego często naucza w amerykańskich koledżach. Jednym ze swoich wykładów powiedziała: kilka lat temu przeprowadzono badanie na studentach na Uniwersytecie Princeton, badając w jaki sposób mózg mężczyzny reaguje na zdjęcia skąpo ubranych kobiet. Okazało się, że u mężczyzn aktywował się tylko ten obszar mózgu, który nie odpowiada za uczucia, ale za tą część, która odpowiada za pracę z przedmiotami. Kobiety w tym przypadku stawały się przedmiotami, które można było wykorzystywać. Bikini daje kobiecie moc do włączania w mężczyźnie postrzegania jej nie jako osoby, ale przedmiotu. Nie takiej mocy chciały kobiety, ale postrzeganiem ich jako kogoś, kogo należy traktować ze szacunkiem. I okazuje się, że właśnie taką moc daje kobiecie zachowanie skromności. Słowo skromność spotyka się z pogardą, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Kiedy przemawiałam w jednym z koledżów o skromności, jedna z dziewczyn krzyknęła: to jak ja mam się ubierać, jak moja babcia? Ja też się bałam, kiedy pierwszy raz usłyszałam o skromności. Myślałam, że mam zakładać niemodne sukienki do ziemi z długimi rękawami, że zostanę starą panną, której nikt nie będzie chciał. Byłam sfrustrowana, jak szukałam do ubrania czegoś na plażę, bo wszystko, co nie było bikini, przypominało strój babcini. Zaprojektowałam go więc i uszyłam sobie sama. Kiedy założyłam go po raz pierwszy, kilka dziewczyn zapytało mnie, gdzie go kupiłam. I tak wzięłam sprawy w swoje ręce i założyłam własną firmę w projektowaniu strojów kąpielowych. Moim celem jest obalenie prawie stuletniego mitu, że w kostiumach kąpielowych mniej znaczy więcej, i pokazać, że można ubierać się skromnie i modnie jednocześnie. Inspiracją mojej kolekcji jest Audrey Hepburn, która była ponadczasowa. Ubierała się z klasą, ale skromnie. Mój slogan to: kto mówi, że ma być skąpo? Nasze naturalne poczucie skromności zostało zatarte przez dzisiejszą kulturę. Musimy to poczucie przywrócić. Skromność to nie zakrywanie ciała, bo ono jest złe. Skromność to nie ukrywanie się, ale ukazanie naszej godności. Powinniśmy zawsze pamiętać, że zostałyśmy stworzone piękne na Boży obraz i Jego podobieństwo. Lia Darrow była jedną z finalistek amerykańskiej edycji Top Model. Świat modelingu stał u jej stóp, a jednak dostrzegła w nim wiele grzechu i ludzkiego zagubienia. W trakcie sesji zdjęciowej Bóg dotknął jej serca. W przeciągu kilku minut zdecydowała zostawić pracę w modelingu i powróciła do Boga. Dziś nazywana modelką Boga głosi Ewangelię, dziejąc się swoim świadectwem wiary, zwłaszcza z młodymi ludźmi. W jednym z wywiadów powiedziała: niektórzy uważają, że jak pokażemy łokcie i kostki, to pójdziemy do piekła. To nie o to chodzi. Skromność to wewnętrzna dyspozycja do odsłaniania tego, co należy chronić. Skromność to nie tylko ubiór. Powinniśmy być świadomi swoich myśli, czynów, uczynków, żeby w tym wszystkim było więcej samokontroli. Dlatego cnota skromności podlega cnocie umiarkowania. Skromny ubiór to taki, który podkreśla godność osoby, a nie część jej ciała. Mamy piękne ciała, które dał nam Bóg, ale chcemy je zakryć, aby ubiór podkreślał całą naszą osobę, a nie redukować je tylko do jakiejś części. Trudno być katoliczką w dzisiejszym świecie. Świat próbuje nas przekonać, że nasz wygląd, nasze ciało stanowi o naszej wartości, ale z drugiej strony moja wiara mnie od tego uwalnia. Wiem, że mam godność, nie jestem moimi grzechami, że jestem zbawiona przez Chrystusa. Prawdziwy kreator mody używa bardziej ubrań niż ciała do pokazu mody. Jestem chodzącym billboardem dla Jezusa. To jak się ubieram ma znaczenie, bo przecież moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele.
1 Koryntian 6:19. Czasy biblijne bardzo różnią się od tego, w jakich czasach żyjemy teraz. Ubiór wyglądał wtedy zupełnie inaczej od tego, jak ubieramy się obecnie. To, co dziś może uchodzić za skromne, kiedyś pewnie wywoływałoby oburzenie. Pomijając jednak to, jak bardzo świat się zmienił, Bóg się nie zmienił i Jego prawo w zachowaniu skromności i dyskrecji w ubiorze jest nadal aktualne. Bardzo często kobiety z podziwem patrzą na to, w jaki sposób kobiety ubierają się na dworze królowej Anglii Elżbiety. Media na całym świecie wciąż oceniają ubiór Kate Middleton lub Meghan Markle. Skoro na dworze królowej Anglii panuje kod ubioru, skromności, prostoty i elegancji, to myślę, że tym bardziej inni chrześcijanie, których królem jest przecież Jezus, mogą pomyśleć o tym, aby w swoim ubiorze i zachowaniu oddawać Jemu chwałę. Mój tato był bardzo utalentowanym człowiekiem. Od kariery w wojsku, aktorstwa, choreografa tańca do prowadzenia biznesów potrafił również projektować stroje dla mojej mamy. Znajoma krawcowa szyła na zamówienie projektu mojego taty różne sukienki, które ona ubierała później na sobotnie dancingi. Podobno kobiety zawsze wyczekiwały, aby zobaczyć, jaką interesującą kreacją znowu je zaskoczy. Moja mama przez większość życia nie nosiła spodni. Tato zawsze uczył nas, że kobieta powinna być zawsze elegancka i skromna i podkreślać ubiorem swoją kobiecość. Zawsze powtarzał, że spodnie są dla mężczyzny. To wychowanie pozostało we mnie i do dziś mam sporą kolekcję sukienek. Mogłam później wykorzystywać swoje zdolności odziedziczone po tacie i projektować stroje do licznych shows, które reżyserowałam. Niestety nie mogę powiedzieć, że były one skromne. Wspominam to jednak dlatego, żeby pokazać, że wiem, co to jest moda i rozumiem kobiety, które nie za bardzo rozumieją pojęcie skromności w ubiorze. Po moim nawróceniu w naturalny sposób zaczęło zmieniać się we mnie podejście do ubioru, szczególnie do tego, co zakładałam do kościoła. Pamiętam, że zaczęłam czuć się niedobrze, zakładając zbyt krótkie spódnice, jaskrawe kolory lub bluzki zbyt krótkim rękawem. Drugą kwestią był strój plażowy. Wcześniej nie miałam problemu i byłam śmiała w zakładaniu bikini. Nagle zrozumiałam wyraźnie, że to nie jest coś, co podoba się Bogu. Okazało się, że jest mnóstwo innych atrakcyjnych alternatyw, żeby zachować dyskrecję w plażowym stroju. Kilkakrotnie sama zaprojektowałam skromny strój na plażę, który ku mojemu zdziwieniu tak się spodobał, że kilka kobiet zapytało mnie, gdzie go kupiłam. Tak naprawdę to my nosimy w sercach naturalną potrzebę skromności, która została zagłuszona i zagubiona gdzieś w duchu tego świata. Dla wielu ludzi ubiór nie ma zbyt dużego znaczenia, ale ja myślę, że to, co na siebie zakładamy i w jaki sposób to nosimy, odzwierciedla nasz charakter i pokazuje, co i kogo nosimy w naszym sercu. Dla Boga ubiór człowieka był zawsze ważny. Kiedy wrócimy do Starego Testamentu i Księgi Kapłańskiej, zobaczymy, że Bóg przekazał wskazówki dla kapłanów, jak powinni się ubierać do sprawowania obrzędów. W Księdze Wyjścia 28:4 czytamy: Aaronowi, twemu bratu, sporządzisz święte szaty, aby zaznaczyć jego godność i dodać mu dostojeństwa. A oto strój, który należy wykonać: pektorał, efot, płaszcz wierzchni, szata bogato zdobiona, tiara i pas. Takie są części świętego stroju, który zostanie sporządzony twojemu bratu Aaronowi i jego synom, aby mogli mi służyć jako kapłani. Użyją do tego złota, purpury fioletowej i purpury szkarłatnej, karmazynu i kręconego bisioru. Nawet dziś każda szata, którą nakładają osoby duchowne, ma ogromne znaczenie. Nie jest wynikiem mody, ale tradycji. Dla przykładu kapłan odprawiając mszę świętą oraz inne czynności liturgiczne połączone bezpośrednio z mszą świętą, na albę i stółę wkłada ornat, chyba że przewidziano inną szatę. Ornat jest symbolem miłości pokrywającej grzechy. Przy wkładaniu ornatu odmawiało się modlitwę nazwaną słodkim jarzmem pańskim. Panie, który powiedziałeś,
Jarzmo moje słodkie, a brzemię moje lekkie, daj, ażebym mógł je tak dźwigać, by zasłużyć na łaskę Twoją. Oprócz wskazówek dla kapłanów, Bóg zwrócił również uwagę kobietom i mężczyznom na to, w jaki sposób powinni się ubierać. W Księdze Powtórzonego Prawa powiedział: kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. Powtórzonego Prawa 22:5. W Nowym Testamencie również znajdujemy kilka wskazówek do ubioru. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety w skromnie zdobnym odzieniu niech się przeozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nieprzesadnie zaplątanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Tymoteusza 2:8. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, które jest tak cenne wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Piotra 3:3. Twoje piękno nie powinno pochodzić z zewnętrznych ozdób, takich jak splecione włosy, noszenie złotej biżuterii czy piękne ubrania. Zamiast tego Twoje wnętrze powinno trwać w pięknym spokoju i łagodności ducha, co stanowi wielką wartość w oczach Boga. Bo oto w jaki sposób święte kobiety i mężczyźni w przeszłości, którzy pokładali swoją nadzieję w Bogu, mieli w zwyczaju czynić się pięknymi. 1 Piotr 3:3, Tymoteusz 2:9. W podobny sposób pragnę również widzieć kobiety w przyzwoitych ubraniach, zdobiące się skromnością. Galatów 5:19. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Przysłów 31:30. Jak wnioskujemy z Ewangelii, oprócz ubioru ważne jest też, w jaki sposób się zachowujemy. Skromność wyraża się również w naszych gestach, zachowaniach i postawach. Na przykład postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. W liturgii przyjmujemy ją w poszanowaniu dla Boga. Postawa klęcząca jest oznaką szacunku, pokory i Biblia wspomina ją aż 59 razy. Jezus modlił się na klęczkach w Ogrodzie Oliwnym. Tymoteusz wskazuje też, że oznaką skromności jest zachowanie spokoju i wstrzemięźliwości. To, co nakładamy na siebie i to, co czynimy na zewnątrz, jest obrazem naszego wnętrza. Kiedyś pewna dziewczyna powiedziała mi, że nikomu do tego, jak się ona ubierała. Miała ochotę na czerwone włosy i rokowe klimaty, to tak się ubierała. Był czas, kiedy chciała się podobać swojemu chłopakowi, a ten okres minął i teraz ma ochotę na seksowne ciuszki, w których czuje się dobrze i nikt nie powinien jej tego zabraniać. Oczywiście, że nikt nikomu niczego nie narzuca i nie zabrania. Kościół zwraca tylko uwagę na to, co podoba się Bogu. W końcu człowiek sam może zdecydować, komu się chce podobać, Bogu czy reszcie świata, tak jak we wszystkich kwestiach życia. Zawsze stoimy przed wyborem, Bóg i Jego wola, czy moje ja. Wydaje mi się, że ludzkość w swoich zachowaniach, zamiast uniżać się przed Bogiem, próbuje Boga zniżać do swojego poziomu i do swoich wymogów i namiętności. Moja znajoma, która jest osobą żyjącą bardzo blisko Boga, przechadzając się kiedyś ulicami Chicago, powiedziała, że odczuwała w sercu smutek Jezusa, który odwracał swój wzrok od ludzi, których mijała. Obrażali go swoim ubiorem, zachowaniem i nieczystością, którą nieśli w swoich sercach. Mój kolega Adam, który był przystojnym profesorem na jednej z bostońskich uczelni, ubolewał często nad prowokacyjnym strojem i zachowaniem swoich studentek. Jego student James podczas rozmowy z nim przyznał, że większość ubrań, szczególnie sportowych, dla kobiet była nieskromna.
Moi koledzy chodzą specjalnie na mecze bejsbola kobiet, żeby nacieszyć oko darmowym pokazem odkrytych części ciała koleżanek. Dzisiejsze spodenki sportowe odkrywają kompletnie pośladki. Później w przebieralniach nie mieliby o czym rozmawiać, gdyby nie ten odważny ubiór i prowokacyjne zachowania wielu dziewczyn. Myślę, że gdybym dawały one przykład swoją godną postawą i życiem w czystości, to by pokazały, że mają wysokie standardy. Wtedy mężczyźni chcieliby brać z nich przykład i bardziej zwracaliby uwagę na ich charakter, a nie tylko na ich wygląd zewnętrzny. Zamiast mieć do nas pretensje, że patrzymy na nie jako tylko obiekt seksualny, przez swoją skromność w ubiorze i zachowaniu kobiety mogą dać nam sygnał, żeby traktować je z godnością i traktować jako wrażliwe osoby, którym należy okazać uczucia. Amerykański pastor Paul Washer w swoich nauczaniach dla kobiet powiedział: to, jak kobieta się nosi, powinno promować skromność, dyskrecję, mądrość, piękność, elegancję i subtelność. Nie ekstrawagancję, zmysłowość i przepych. Mężczyźni najchętniej zdjęliby kolczyki, żeby zrobić z nich przynęta na ryby. Ubiór odzwierciedla wnętrze kobiety, to jak się prowadzi. Pokazuje, czy jest szlachetna i czysta. Świat chce uczynić cię zmysłową, ale zachowaj swoją godność. Ubiór chrześcijanki powinny być skromny. Twoje ubranie jest ramą dla twojej twarzy, z której ma promieniować Boża chwała. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, każda z nas musiała zakładać ze szkoły mundurek. Nie wolno było malować paznokci, a już na pewno zakładać makijażu. Nie było mowy o krótkich spódniczkach, a na studniówkę obowiązywał ubiór biało-czarny. Później te zasady zostały poluzowane i fartuszek już nie obowiązywał. Dziewczyny zaczęły podążać za różnymi modami, zaczęła rodzić się zazdrość. Te bardziej skromne zwykle wpatrywały się w te najbardziej popularne i chciały ubierać się tak jak one. Niestety te, które cieszyły się popularnością, dużo odbiegały od standardów skromności. Dziś przez łatwy dostęp do mediów społecznościowych, które stały się platformą dla rozwoju różnych trendów, jest trudno młodym ludziom zrozumieć pojęcie skromności. Drugą sprawą jest to, że skromność jest obrończynią czystości. Kiedy ludzie żyją w grzechach nieczystości, nie wiedzą już, co to jest skromność. Pogardzają nią. Kiedy podróżujemy po świecie i odwiedzamy liczne świątynie różnych wyznań, bardzo często obowiązuje tam odpowiedni strój. Muzułmanki w czasie modlitwy zawsze zakrywają głowy i okrywają swoje ciała. Kiedy chcemy odwiedzić daną świątynię, musimy się dostosować. Niestety, ale wielu katolików, przekraczając progi kościoła, nie wykazuje odpowiedniego szacunku ani w ubiorze, ani w zachowaniu. Nie zdają też sobie sprawy, że przecież wchodzą do świątyni, gdzie obecny jest w Najświętszym Sakramencie sam Jezus Chrystus. W Bazylice Świętego Piotra w Rzymie parafianki przygotowały dla kobiet spódnice i odpowiednie koszulki dla mężczyzn. Podobno rozdawane są dla turystów, którzy chcą odwiedzić świątynię. Ta inicjatywa nie wyszła od księży, ale właśnie od kobiet tam pracujących. Skromność w naszym ubiorze nie odnosi się jedynie do wyjścia do kościoła, ale powinna być standardem dla wszystkich chrześcijan w każdym czasie. Kiedy dostrzegamy swoją wartość w Chrystusie, nie musimy ubierać się tak, aby wzbudzać zainteresowania innych. Jeśli serce kobiety jest skierowane na Boga, to będzie się ubierać w sposób, który nie będzie prowokacyjny ani zbyt frywolny. Kobiety często zakładają do ślubu kościelnego białą suknię. Ona jednak jest symbolem czystości. Należy się więc zastanowić, czy stajemy w prawdzie przed Bogiem? Myślała o tym Kate Middleton, obecna żona księcia Walii. Jej suknia ślubna była w kolorze bieli z dodatkami materiału z kości słoniowej. Kate tłumaczyła to tym, że wcześniej współżyła z mężczyzną i w takiej sytuacji kolor biały nie był odpowiedni. Zawsze będę pamiętać słowa naszej Pani Marii, Mamy Jezusa, która na pytanie wizjonerów z Medjugorje, dlaczego jesteś taka piękna, odpowiedziała: ponieważ jestem miłością.
Nasz strój więc nie może odbierać chwały Duchowi Świętemu żyjącemu w naszych ciałach, a prawdziwe piękno pochodzi z naszej duszy, z której ma promieniować Boża chwała i miłość. Kościół katolicki na temat ubioru. 21 stycznia 1920 roku Hiacynta, której objawiła się Matka Boska Fatimska, została umieszczona w sierocińcu Matki Bożej Cudownej w Lizbonie. Odwiedziła tam Hiacyntę siostra zakonna, Matka Maria, zanotowała: grzechy, które prowadzą najwięcej dusz do piekła, są to grzechy cielesne. Przyjdą mody, które będą bardzo obrażać Pana Jezusa. Osoby, które służą Bogu, nie powinny ulegać modzie. Kościół nie ulega modzie. Pan Jezus jest zawsze taki sam. Papież Benedykt XV. Nie możemy dość usilnie wyrazić naszego ubolewania nad zaślepieniem tak wielu niewiast różnego wieku i stanu, które odurzone chęcią podobania się, nie zdają sobie zupełnie sprawy, że ich bezwstydne ubiory nie tylko budzą wstręt u każdego szlachetniejszego człowieka, ale ponadto obrażają Boga. Nie dość bowiem, że w takich strojach, przed którymi wiele z nich dawniej ze wstrętem by się odwracało jako zbyt przeciwnych skromności chrześcijańskiej, pokazują się publicznie, lecz nie boją się tak ubrane wstępować w progi świątyń i brać udział w nabożeństwach, a nawet przystępować do uczty eucharystycznej i w ten sposób rozsiewać ohydne podniety zmysłowe tam, gdzie przyjmuje się boskiego Twórcę czystości. Papież Pius XII. Tak długo, jak skromność nie będzie przestrzegana w praktyce, społeczeństwo będzie się chyliło ku upadkowi. Rozporządzenie świętego Ojca Pio. Na wyraźne życzenie Ojca Pio niewiasty muszą przystępować do spowiedzi w spódnicach sięgających przynajmniej 20 cm poniżej kolan. Zakazane jest pożyczanie spódnic na czas spowiedzi. Zabrania się wstępu mężczyznom z obnażonymi ramionami i w krótkich spodniach. Zabrania się wstępu kobietom w spodniach bez welonu na głowie, w krótkich strojach z dużym dekoltem, bez pończoch lub w inny sposób nieskromnie ubranym. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. 1 Kolosjan 6,19. Cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. 1 Kolosjan 3,23. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. 3 Kolosjan 10,31.